pomyślałem, no jakby przylecieli do nas gwiazd, to jakby im powiedzieć, co to jest malarstwo, to trzeba by zacząć od maryny, a potem można by jechać do przodu albo do tyłu, do średniowiecza. No. Wydaje mi się, że to jest to, czym malarstwo w ogóle jest w tym punkcie zerowym. Także bardzo serdecznie zapraszam ode mnie z całym zespołem i wszystkimi. Niech będzie gorąco. Oddaję głos Kasi, ona coś powie, a ja ją podgłośnię w tym czasie. Linia Mysia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że Państwo przybyli na środowe popołudnie na nasz wernisaż. Tak jak Krzysztof to bardzo trafnie ujął, właśnie od maryny należałoby zacząć historię malarstwa. Faktycznie maryna jest kwintesencją malarstwa. Ja przyznałam, że za każdym razem, kiedy mam do czynienia z pracami maryny, jestem autentycznie zachwycona, ponieważ jest w tych pracach niebywała wręcz ekspresja, ale równocześnie w zasadzie rzeczą zagadkową jest to, że maryna jest grafikiem. Maryna przede wszystkim mówiąc nie po polsku, background graficzny. I myślę, że tutaj właśnie tę grafikę widać w malarstwie maryny. To, że maryna w ten sposób komponuje, że ma taką niezwykłą lapidarność w kompozycji, równocześnie lapidarność kreski, to jest właśnie zasługa grafiki. Ale równocześnie jest to malarstwo, które nigdy nie mówi ostatniego słowa. Maryna ciągle poszukuje. Widać, że jest niesamowicie ekspresyjna w tym, co robi. I myślę, że to przede wszystkim o to chodzi. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat ogólnej wymowy tej wystawy. Tak jak Państwo widzą, to nie jest bardzo wesołe malarstwo, to nie jest bardzo optymistyczna sztuka. Ale tutaj prawda jest również taka, że maryna część prac tworzyła już po śmierci mamy, z którą była bardzo blisko związana. I malarstwo było dla niej również taką odskocznią od ponurych myśli, które wiązały się z tym tragicznym przeżyciem. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do oglądania wystawy i daję głos Marynie. No, jak zwykle artysta ma trudną rolę, żeby teraz trzymać się to blisko. No dobrze. No ja chciałam podziękować, tak, chciałam podziękować Kasi, że w ogóle mnie zmotywowała i zachęciła, udostępniła tę piękną przestrzeń po raz wtóry. Bardzo dziękuję. Chciałam podziękować Krzysztofowi, który wymyślił, znalazł to słowo na nazwanie tej wystawy, czyli nieważkość. Naprawdę tak mnie to zachwyciło, ponieważ w tym słowie odnalazłam właściwie wszystko to, czego nie byłam w stanie wyrazić słowem, a wydaje mi się, jest w moim malarstwie. Także no naprawdę szapoba. No a Państwu dziękuję, że przybyliście tak u mnie. No i tradycyjnie zapraszam na lampkę winę. To ja chciałem jeszcze dorzucić, bo Kasia mówiła, że to smutne, a ja się tylko chciałem retorycznie zapytać, a prawda absolutna to jest wesoła, śmieszna czy zabawna? Dziękuję, otwarta.